Słowo ojciec czy tata wolicie? Tata. A dlaczego tata? Bo tak jest wygodniej. Wygodniej? Tata przychodzi z pracy i co? Że jestem zmęczony na przykład. Tata chodzi do pracy, wraca, je obiad, jak mama gotuje. Potem coś tam robię, ale zapomniałem. Kto wam najczęściej czyta? Mi mama. Mi też mama. Mało się zajmują swoimi dziećmi i rzeczywiście wychodzi na to, że mało znają swoje dzieci. Z dziećmi prawie nie rozmawiają, nie rozmawiają na jakieś emocjonalne tematy, nie rozmawiają o uczuciach. Często nie znają takich rzeczy, z kim dziecko się przyjaźni. Oczywiście bardzo wiele się zmieniło też na placach zabaw. To oni nie wywołują już śmiechu. Nawet jest taka wręcz przeciwna reakcja, to znaczy taki szacunek wywołują, że tutaj ojciec tak dzieckiem się zajmuje, on musi być taki dzielny. Wiadomo, co robić w takich momentach. Nie wychowawszy, wydaje się, podnoszenie i tulanie, to proszę, jest przytulony. Gdzieś łatwiej chyba sobie poradzić, kiedy ma się odwagę powiedzieć o tym, że się z czymś nie radzi. Ojej, już się obudziłaś, tak? W humorze takim sobie. Troszkę czasu potrzeba, żeby się rozchmurzyła. Chodź. Fajnie jest widzieć w oczach dzieciaków to, że dobrze się spisuje jako tata. No ja pochodzę z tradycyjnej rodziny. Mój tata niespecjalnie ingerował w moje wychowanie, w taką codzienną opiekę. I muszę powiedzieć, że gdy sam zostałem ojcem, ja staram się swoją rolę być dużo bardziej zaangażowanym ojcem i uczestniczyć w codziennej opiece, ale też być blisko swoich dzieci. To znaczy dzisiaj dotrzymałem laurki od dzieci i wyrazy tego, że ten dzień jest dla nich istotny, co było dla mnie oczywiście dużą nagrodą. Mogę mówić o swojej osobistej perspektywie. Mam Agnieszkę, która w przyszłym roku będzie w trzeciej klasie i Jurka, który w przyszłym roku będzie pierwszoklasistą. Ten dzień staje mi w pamięci za każdym razem, gdy zbliżają się święta wielkanocne, ponieważ Agnieszka urodziła się w noc między Wielką Sobotą a Wielką Niedzielą. Ja bardzo chciałem uczestniczyć w porodzie i nie wyobrażałem sobie, że mam siedzieć i po prostu czekać na telefon, czy zobaczyć żonę z dzieckiem, które jest już ubrane, opatulone i słodko śpi. Więc uczestniczyliśmy w przyjściu Agnieszki i Jurka na świat razem. Mamy z tym związane piękne wspomnienia. I do dzisiaj pamiętam, że gdy wyszedłem ze szpitala, spojrzałem na zegarek, zobaczyłem, że jest za 15:06 i poszedłem wówczas na rezurekcję, w czasie której niemal usnąłem, ponieważ zaczęło opadać napięcie, zaczęło opadać adrenalina i mam do tej pory pamiętam, że niemal spadłem z krzesła w kościele. I do dzisiaj pamiętam moment, kiedy usłyszałem pierwszy krzyk i zobaczyłem po raz pierwszy Agnieszkę, że no, łzy szczęścia i był to jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. Zresztą podobnie jak w przypadku Jurka oczywiście. To są dwa dni, które będę pamiętał do końca swoich dni. Sobie też taki pierwszy moment, w którym prawie się rozpłakałem. Często przytulałem Mateusza i mówiłem mu na ucho, kocham cię. I tak jak już Mateusz troszeczkę zaczął uczyć się mówić, tak mniej więcej w wieku 2 lat podszedł do mnie, złapał mnie za szyję i powiedział mi na ucho, kocham cię. To tak bardzo mi się miło zrobiło, ciepło. To jest czapka policjanta? Tak. A tu Lisza! Ja lubię, jak złodzieje uciekają, no i policjanci łapią tych złodziejów. To wtedy mogą mi zaresztować. Mam 2 dzieci. Jest to dosyć trudne dla mężczyzny godzić się z rolą mamy. Żona musiała wrócić do pracy. Mateusz miał 3,5 miesiąca. Zostałem zastępczą mamą. Znaczy przyjąłem obowiązki na 9 godzin w pełni. Mama wróciła do pracy z bólem serca. Były śmieszne sytuacje. Jak chodziliśmy na spacery, na plac zabaw, byłem jedyną mamusią w spodniach. Większość to były panie na placu zabaw. Pielęgnacja, z tym sobie radziłem prawie tak samo dobrze jak żona. Dosyć trudno zastąpić mamę, zwłaszcza facetowi, który nie jest przyzwyczajony do okazywania czułości na każdym kroku.
A jednak małe dzieci tego bardzo potrzebują. Ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście jestem chyba odważnym rodzicem. To znaczy wychodzę z założenia, że dzieciństwo to jest również czas eksperymentowania. Nie zamierzam ograniczać i chuchać, mówić, że tego nie rób, to może być niebezpieczne. Oczywiście, jeśli widzę, że jest jakieś zagrożenie dla ich zdrowia fizycznego, no to wtedy nie pozwalam. Natomiast myślę, że od tego jest właśnie dzieciństwo, żeby pozwalać sobie na bardzo wiele. Dzieci się bawią. Tak, dzieci biegają, są bardzo aktywne, na szczęście są zdrowe fizycznie. Więc. Przyznaję, że urlop tacierzyński był doświadczeniem trudnym, ale pięknym. To znaczy rzeczywiście ja również dzwoniłem w różnych sytuacjach prosząc o wsparcie merytoryczne i co robić w sytuacjach prostych, natomiast im dzieci są starsze, są już samodzielne. No. Co ważne, bardzo szybko zdałem sobie sprawę, że nie mogę już pracować tak jak kiedyś. To znaczy, że jeśli widuję się z dziećmi głównie popołudniami, wtedy kiedy one wracają ze szkoły, a ja wracam z pracy, mamy zaledwie kilka godzin w ciągu dnia na bycie razem. Ale zacząłem sobie zdawać sprawę, że nie mogę ich okradać z tego czasu, który jest jedynym czasem, który mamy razem. Nie zdajemy sobie, przeciętny człowiek, nie mówię, że tylko facet, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele obowiązków łączy się z wychowywaniem, z pielęgnacją małego dziecka. Były takie momenty, że dzieckiem się zajmowałem przez okrągły tydzień. Mówiłem żonie wprost, że muszę odpocząć, bo zwariuję. Nie jest chyba wielu tatusiów, którzy się zajmują na pełen etat dziećmi. Kiedyś była bardzo zabawna sytuacja. Wyjechaliśmy ze znajomymi w takim towarzystwie z małymi dziećmi. I któregoś razu wybraliśmy się we trzech, tatusiowie, na spacer. Trzy wózki, to była jakaś mniejsza miejscowość. Wzbudzaliśmy powszechne zdziwienie, uśmiechy, ale było to bardzo sympatyczne. Nie było to jakieś pokazywanie palcami, wyśmiewanie się. Jak na spacerze? Grzeczna była? Grzeczna. Dzień dobry, córeńko. Gdzie ty byłaś, tatusie? Wyspana, zadowolona. Uśmieliśmy się, no. Kasieńko, gdzie ty byłaś z tatą? Piciu mama już dała. Dała, mama dała. A jak będzie się przewijać? Z pianką kąpiel? Tak czy nie? Tak. Pierwszy raz powiedziała tato i to było pierwsze, tak? Przed mamą. To się pamięta na pewno. Oj, oj. Jesteś, tak? Chodź. Chodź. Starsze dziewczynki, jak usypiałem, to śpiewałem. Jednak trochę jest więcej tej komunikacji między ojcami a dziećmi. Nawet jak jest tak, że czasami dzieci dadzą bardzo popalić, ma się wszystkiego dosyć łącznie z dziećmi, jak przyjdą, uśmiechną się, przytulą do taty czy do mamy. O wszystkim się zapomina i zaczyna się człowiek cieszyć tym, że ma takie wspaniałe dzieci. Wie, że jest warto się starać. Największym szczęściem dla mnie jest to, bardzo bym chciał, żeby w przyszłości dzieci rozmawiały ze mną na każdy temat, nie miały przede mną tajemnic. Codziennie rozmawiamy o sytuacjach, które mają miejsce w szkole, w relacjach między rówieśnikami moich dzieci, tak jak ja nie miałem okazji. W każdym razie chciałbym być codziennie przy dzieciach i łapać każdy moment w ich dorastaniu. Często się zastanawiam, jak być najlepszym ojcem. Główkuję nad tym, jak być tym ojcem jak najlepszym, ale jest takie powiedzenie, które wydaje mi się bardzo mądre, które jest świetną podpowiedzią dla mnie i ono brzmi tak. Najlepsze, co ojciec może dać swojemu dziecku, to miłość do jego matki. I to jest to.